przechytrzyć paparazzi, zdjęcie ślubne opublikowali dzień przed ślubem. O przygotowaniach do tego najważniejszego dnia, samym wydarzeniu i początkach miłości po raz pierwszy we wspólnym wywiadzie opowiedzą Joanna i Krzysztof Ibiszowie. Moi drodzy, jaki zaszczyt mnie spotkał Joanna, Krzysztof Ibiszowie u mnie po raz pierwszy w wywiadzie dotyczącym waszego ślubu. Po raz pierwszy w ogóle w wywiadzie. Nasz pierwszy wspólny wywiad u ciebie właśnie, Iza. O Jezu, jak mi miło! To dlatego, że się po prostu długo znamy. Długo się znamy. Krzysztofa to ja znam chyba ponad 25 lat. Ciebie także, odkąd byłaś w tańcu u nas, jeszcze jako tancerka. No a potem wiele przeżyliśmy, różnych projektów na żywo. Programów, trudne koncertów, momenty łączą. Łączą bardzo, zwłaszcza takie stresujące, jak czasem w telewizji bywa. Ale wszystkie nasze sytuacje się bardzo dobrze skończyły. No. Naprawdę. Krzysztof to jest człowiek, który w telewizji jest, mam wrażenie, od zawsze i będzie na zawsze. Urodził się wręcz. Tak. Natomiast wiesz, ten twój profesjonalizm i to wsparcie i taka opieka, którą otoczyłeś mnie od początku, to było coś absolutnie, mam wrażenie, że ogólnie w showbiznesie wyjątkowego. I bardzo ci za to dziękuję. Bardzo mi miło, dziękuję ci. I chyba jeszcze większą opieką niż mnie obdarzyłeś Asię. Moją. W ostatnim czasie u ciebie, Krzysztof, ogromne zmiany w twoim życiu. No ogromne zmiany, miłość, żona i powiem ci, że po prostu kocham być mężem. Uwielbiam to. No to nie pierwsza próba. Nie pierwsza próba, ale na pewno ostatnia. Czujesz, że to jest już ta kobieta, z którą chcesz spędzić swoje życie do końca naprawdę? No czuję to absolutnie i dlatego decyzja o ślubie, o byciu razem, no to jest naprawdę czysta życiowa przyjemność. To musi być coś wyjątkowego, bo często ludzie, którzy już mają za sobą śluby, stronią od nich, boją się, twierdzą, że to nic nie zmienia. I kolejny raz nie chcą popełnić tego błędu. Ty zdecydowałeś się na trzeci ślub w swoim życiu. Pytanie, czy to będzie błąd? Powiedziałaś kolejnego, bo jest znowu błąd. Że tego się boją, ale Krzysztof się nie boi. To się okaże. Tak. Tak, ja pamiętam, że jak kończyłem swoje poprzednie małżeństwo, to pani mecenas, z którą wtedy współpracowałem, powiedziała mi: Panie Krzysztofie, niech pan mi obieca, że nigdy pan już nie weźmie ślubu. Pan mi to obieca. Inaczej pan w ogóle nie wyjdzie ode mnie. No i obiecałem jej, no ale niestety. Musiałem złamać obietnicę. Musiałem złamać, zakochałem się i świat się zmienił dla mnie zupełnie. No to powiedz, Asiu, jakim mężem jest Krzysztof Ibisz? Bardzo dobrym mężem. Powiem szczerze, że my jesteśmy cały czas, jak to mówimy, na ślubnym haju. Aha. Nie wiedzieliśmy, tak, że nam to da tyle jakby takiego poczucia szczęścia, bo w sumie już mieszkaliśmy ile wcześniej przed ślubem? Z pół roku może? No, pół roku mieszkaliśmy, zanim wzięliśmy ślub. A wcześniej pomieszkiwaliśmy. Wcześniej trochę pomieszkiwaliśmy i w sumie, jeżeli się już mieszka razem, można powiedzieć, że nie ma żadnej zmiany niby, no bo i wygląda to tak samo, ale jednak coś się w nas zmieniło i jakoś tak to uczucie się stało silniejsze, nie wiem jak to nazwać, coś jednak, nie wiem, też może miałaś takie uczucie, że po ślubie jest troszkę jednak inaczej, jakoś tak bardziej blisko, bardziej jeszcze piękniej, jeszcze lepiej. Dokładnie tak, jak mówi Asia. Tak nawet myślałem sobie, czy jak zakocham się już kolejny raz, że tak marzyłem w sumie, żeby się zakochać. Chciałam się zakochać, chciałem się bardzo zakochać. Miałem taki etap w życiu, to myślałem sobie, a tak, tak inni też mówią, po co ślub, co to zmienia, papierek. To nie ma sensu, ważne to być razem, być szczęśliwym. No tak, ale jednak jest tym magia, jest tym taki jeszcze inny rodzaj połączenia, wejście na jakiś zupełnie inny poziom wspólnego życia, planowania przyszłości, myślenia o świecie, o wspólnych sprawach i no tak jak Asia powiedziała, jesteśmy na takim ślubnym haju. Właściwie byliśmy wcześniej na takim narzeczeńskim, ale teraz po tym ślubie jest jeszcze piękniej i jeszcze lepiej, pełniej, myślę, pełniej jest po prostu. Można powiedzieć, fajnie. No, także polecamy wszystkim, bo naprawdę ten stan, polecamy. Tak, stan taki wesela, ślubu, tej uroczystości, tych naszych przyjaciół, którzy byli z nami, to potem się w nas utrzymuje długo i w końcu już minęło od naszego ślubu grubo ponad pół roku. I dzięki tobie, Iza, mogliśmy sobie wszystko przypomnieć, jakoś tak nas to od nowa żyło, bo przygotowaliśmy się trochę, żeby nic nie zapomnieć niczego. Słuchaliśmy sobie muzyki, jakieś przypominaliśmy sobie sytuacje, mówimy, ale fajnie, ale było fajnie i cieszymy się, że możemy opowiedzieć tak naprawdę. Tak. Słuchajcie, wy macie między sobą sporą różnicę wieku. Ja jestem osobą, która w swoim życiu została o to zapytana setki razy. No taką samą jak wy.
Dokładnie. Identyczną, identycznie, tak. Doskonało. Ale chciałam zapytać ciebie, Asiu, czy ty to odczuwasz na co dzień? Czy spotkałaś się, no ja się spotkałam z bardzo dużymi problemami, ocenami, komentarzami w związku z tą różnicą wieku. Czy ty z czymś takim już miałaś do czynienia? Zetknęłaś się, czy łagodnie jakoś się z tobą obchodzą? Znaczy, no zawsze pierwszym szokiem było, jak jakoś wyszło tam, że jesteśmy razem, bo staraliśmy się, żeby to nie wyszło. Tak długo, byliśmy zdziwieni, że w ogóle udawało nam się długo bardzo. To gdzieś się wydało. Mhm. Jakby ta lawina komentarzy, która spadła, była dla mnie szokująca, że można aż takie rzeczy pisać w ogóle, te komentarze niektóre straszne. I pierwszy, najpierw to był taki szok, że w ogóle jest coś, taka fala, że to może tak uderzyć, ale generalnie to wśród bliskich osób, może nawet niektórzy byli sceptyczni na początku, ale potem poznali nas razem. Tak naprawdę opinia bliskich osób jest dla mnie ważniejsza niż tam reszty, którzy opinia nas osób, nie znają. Które cenimy. Które cenimy. I tak naprawdę myślę, że wszyscy się przekonali do nas. Tak, i też do tej mam takie wrażenie. Wieku. Czas wam będzie sprzyjał. Tak, dziękujemy. Ale właśnie, ale wiesz co, być może ten pierwszy taki rzut reakcji wy i też inne pary wzięliście na siebie. Już i teraz może to już, dziękujcie. Teraz dziękujemy ci bardzo, dziękujemy ci bardzo. Ale też nie, w sumie może jak tam gdzieś tam zobaczyli nas pierwszy raz, i zostały nam zrobione zdjęcia, a w sumie też nie ukrywaliśmy się tak jakoś specjalnie. Przez rok, zanim w ogóle było wiadomo, że jesteśmy razem, chodziliśmy normalnie po ulicy za rękę, po centrum Warszawy. Ale w maseczkach to też inaczej. Ale nikt nam nie zrobił zdjęcia, nikt się nam nie interesował, a nagle jak to wyszło właśnie do mediów, to już potem mieliśmy problem na tej ulicy, gdzie ja mieszkałam, gdzie wcześniej chodziliśmy cały czas za rękę, nie było problemu, to nagle po prostu nie można było wyjść z domu przez tam jakiś okres, prawda, żeby te zdjęcia ktoś chciał mieć nasze. Ale właściwie teraz mam wrażenie, że nie spotykamy się z tak zwanym hejtem, że gdzieś tam ludzie zaakceptowali nas jako parę. Być może uważają, że jesteśmy po prostu fajną parą, która żyje sobie po swojemu, a my po prostu cieszymy się życiem sobą i wydaje mi się, że taka różnica wieku to jest też możliwość spojrzenia z perspektywy tej drugiej osoby, z perspektywy jej wiedzy o świecie, jej przeczytanych książek, jej podróży, jej przyjaciół. My się powymieniliśmy tymi przyjaciółmi, tak. Ja znam wszystkich, właściwie Asi przyjaciół, ona moich i myślę, że stworzyliśmy taką też wspólnie z wami. Dużą paczkę po prostu przyjaciół, ludzi, którzy kochają życie. Życie nabrało takich, wiesz, takich barw prawdziwych, dla mnie przynajmniej, odkąd jesteśmy razem. Czym cię inspiruje ta piękna młoda kobieta? Ojej, no wiesz co, no wszystkim, spojrzeniem na świat, na ludzi. Asia jest osobą niezwykle inteligentną, niezwykle empatyczną, niezwykle jest dobrym człowiekiem, jest osobą ambitną, skończyła jedne z najtrudniejszych studiów w Polsce, medycynę, kocha to, co robi, rozwija się nie tylko w medycynie tradycyjnej, ale także łączy różne dziedziny medycyny, w tym medycynę chińską, akupunkturę, no jakby Asia traktuje człowieka bardzo, bardzo całościowo i to mi się podoba. Ja myślę, że po prostu jest tak, że troszeczkę byliśmy z tych różnych światów i to było ciekawe, bo jednak ten świat, w którym ty byłeś, zupełnie inny niż mój. I tak powoli zaczęliśmy się przenikać, więc jedno od drugiego mogło się wielu rzeczy nauczyć. Ale tak, teraz... piękną kobietą, bo tak chciałem, żeby to nie było tak, że tak racjonalizuję. Po prostu Asia jest piękną kobietą, jak spojrzałem na się pierwszy raz, to po prostu wiedziałem, że to jest to. I teraz łączy was nie tylko małżeństwo, ale też macie wspólne projekty. Tak, zaczęliśmy projekt wspólny Dr. Joanna Lifestyle Medicine, gdzie właśnie, zaczynając od Instagrama, chociaż będą też kolejne, powiedzmy, puzzle w tej układance, chcemy inspirować innych do właśnie zdrowego stylu życia. Do dobrego życia. Bo ja zajmuję się medycyną stylu życia i tutaj Krzysiek, będzie twoją najlepszą reklamą. Dobrym przykładem, tak się to jakoś złożyło. Mam nadzieję, że tak jest. Także mamy nadzieję, że będziemy właśnie tutaj rozwijać ten projekt, żeby inspirować innych do tego, że można fajnie, dobrze, zdrowo żyć, żeby żyć jak najdłużej w dobrym zdrowiu, samopoczuciu, w dobrych relacjach, dobrych kondycji. Mhm. No i jak wam się razem pracuje? No, wydaje mi się, że super, nie wiem co. Ja w ogóle nie wiesz, to jest taki kolejny test dla związku. Ale wiesz co? Wspólna praca, bywa różnie. To jest takie naturalne, my sobie przegadujemy sprawy, działamy. My trochę tak działamy jak w domu. Na przykład u nas w domu jest tak, że przenosząc to na domowe obowiązki, że nikt nie musi mówić drugiemu, co ma robić. Po prostu to się dzieje tak, jakoś to się przenika, że ja coś robię, to śniadanie, ktoś coś pozmywa, ktoś coś... To tak samo tu, jakby jeżeli chodzi o pracę, to się przenika, to się samo dzieje po prostu. Powiedziałeś o tym, że jak zobaczyłeś Asię, no to piorun. Piorun. Poraziła cię ta uroda. U mnie tak. Osoba. Tak. No ale tak szybko wcale jej nie zauważyłeś, bo do jednej siłowni chodziliście przez dłuższy czas. Ale w ogóle się nie widzieliśmy. Ja myślę, że myśmy się nie widzieli, bo ja pewnie Krzyśka bym poznała. Tak słabe story, poznaliście na siłowni. Nie słabe, myślę, że któryś z nas chodziło w kratkę, nie wiem które.
Któreś chodziło w kratkę przez 3 lata. Nie, chodziłem wtedy bardzo porządnie, że się nie spotkaliśmy, albo w innych godzinach po prostu, nie wiem. Ty 3 razy w tygodniu, Asia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiście, my się nigdy nie spotkaliśmy, mimo że w sumie mieliśmy chyba tego samego trenera. Znaczy, ty znałaś moją trenerkę, tak się zaczęło, bo pamiętam, że się przywitałaś z nią. Z Marleną. Marleną, przepraszam. Że się przywitałaś z nią i właśnie wtedy... I potem podszedłeś do mnie właśnie. I co, nie, tak, ale to był taki moment, podszedłeś, zobaczyłem Asię, mam moją kolejną żoną. Zobaczyłem Asię, Asia stała przy recepcji, po prostu piorun od razu strzeliło, błyskawice, piorun sycylijski. Aha. I pomyślałem sobie, że tak miałem myśl, ale że marzyłbym o tym, żeby być z tą kobietą i żeby ona była moją żoną. I spytał mnie na pierwszej randce, czy chce mieć męża. Tak. Nie wiedziałam, czy to chodzi o to, że po prostu nie ma za bardzo co, nie wie co powiedzieć i tak jakoś głupio zagaduje, czy faktycznie... Dziękuję ci bardzo. Krzysztof, z czego wynikło to pytanie? Z fascynacji, ja po prostu poczułem, że to jest to. No poczułem, że to jest ta osoba, to jest ta kobieta i pomyślałem sobie, że czasami tak sobie mówimy z Asią, że to za piękne, żeby było prawdziwe. Pomyślałem sobie, czy to nie byłoby za piękne, gdybyśmy właśnie byli razem. Pamiętam, co odpowiedziałaś mi. Powiedziałaś mi wtedy, wiesz tak, no w sumie tak nie myślałam o tym, no to nie jest tak, to jest jakieś moje marzenie wielkie. Że to nie jest mój życiowy cel, no. Tak pomyślałam, bo jakoś w ogóle nie myślałam wtedy o małżeństwie, to była ostatnia rzecz, o której myślałam, branie ślubu. I, ale jakoś tak cisnąłeś. A ja cisnąłem strasznie i do bycia razem cisnąłem, przyznam. Ja jestem jednak osobą bardzo konsekwentną, także w prywatnym życiu. I rzeczywiście cisnąłem do bycia razem, potem oświadczyłem się, potem ślub. I właściwie, no tak, to jest dobre słowo. Może inaczej, wiedziałem czego chcę, a chciałem po prostu być z Asią. Ale dynamika waszego związku faktycznie jest całkiem niezła. Od tego poznania do zaręczyny ile minęło? Kilka miesięcy, prawda? 10, dlatego że ja oświadczyłem, właściwie tak, oświadczyłem się dwustopniowo, bo oświadczyłem się zarówno w czasie Wigilii, bo wcześniej zawsze coś mi przeszkadzało, bo w ogóle zaczęło się od tego, że pomyślałem, że zrobię Asi taką niespodziankę. Asia uważa, że to był cheap numer, od razu powiem, i wykupiłem billboard w centrum Warszawy. Gdzie były dwa jabłka, ponieważ symbolem naszej miłości to też jest inna historia. Są dwa jabłka. Stąd wykupiłem billboard w centrum Warszawy, taki, że jak Asia wychodziła na balkon swojego starego mieszkania, to po prawej ręce był ten billboard, czyli było Asiu, kocham cię i dwa jabłka w sercu. I Asia mówi, że to bardzo cheap numer był. Nie, no to było słodkie. Dziękuję, kochani. Ale powiem ci, zaskoczyłeś mnie, Krzysztof. 3 dni nie widziała tego. Tak, on mówi, wyjrzyj coś tam, nie, czy mówi, czy już widzisz, ja tak chodziłam po mieszkaniu, nie wiedziałam, bo mówił, że coś w mieszkaniu jest inaczej, więc chodziłam po tym mieszkaniu, nic nie mogę znaleźć. I chyba ze 4 dni to wisiało, tak. Ja mieszkałam cały czas i nie widziałam tego billboardu. Bo Asiu, mówi, że każdy się. Dzień czekałem, czekała się, że w końcu to zobaczę w ogóle. Pomyślałem w końcu, że to będzie tak, że w tym Asi mieszkaniu ona wróci, a tam będzie, Asia lubi, kocha kuchnię meksykańską i będzie meksykańska kolacja, poproszę kucharza, który specjalnie dla nas ugotuje i kwiaty, no i ten billboard tutaj po prawej stronie z balkonu tak. I będzie kolacja się oświadczy. Ale zapadłem na COVID. A po prostu jestem taką osobą, która realizuje coś, co sobie postanowi. Pomyślałem sobie, nie może być tak, że ja do końca roku. Muszę, tak, że muszę do końca roku się oświadczyć. Ja po tym COVID-zie, jak ledwo żyłem, bo mówiłem, i przyszła Wigilia, którą spędzaliśmy sami, no ponieważ taki byłem troszkę jeszcze po COVID-zie. Więc się bali z nami zobaczyć, bo każdy może się zarazi jeszcze, więc my we dwójkę byliśmy z tego tak. powodu. Romantycznie wyszło. No, ja akurat przez to był czynie. Dobry moment. No i Krzysztof zrobił taki prezent pudełko w pudełku. Pudełko w pudełku. I tak się wzruszył, że w ogóle nie klęknął, tylko tak stoi przede mną. Ja nie muszę dalej się, z tym pierścionkiem. Łzy mi leciały, nie mogłem powiedzieć w ogóle, co mi chodzi. Tak. Więc było bez klęknięcia, to bez next time. Ciągle mówi, nie klęknąłeś. Nawet jak oglądaliśmy twoje odcinki, to mówi, patrz, no uklęknął, a ty nie klęknąłeś. Także przez najbliższych 100 lat będzie, ty nie klęknąłeś. Nie, no już zapomnieliśmy już o tym. Żartuję. Ale powiem ci, żeby pokrzepić twoje serce, że mój też nie klęknął. Naprawdę? No to dobrze, to jesteśmy razem, już się nie czuję taka jedna. Łatwiej jest teraz. Słuchaj, to było przy fontannie Trevi, ale tak mnie to bolało, że nie klęknął, że jak wrócił. Widzisz. Ja mówię, słuchaj, no ale dlaczego? On mówi, wiesz, już stare kolana. Rozumiesz, mokro, tak? Deszcz padał tam, wiesz, przy tej fontannie te kocie łby. Mówi, jak tam? No, wróciliśmy do hotelu i mówię, zobacz, tu masz chyba dywan, nie? Mówi, no ale co? Ja mówię, no to chyba na kolanko dasz radę klęknąć. I co, i w końcu się udało? No oczywiście! Klęczał! Cały korytarz na kolanach zasuwał. Widzisz.
Także słuchaj, wszystko przed tobą. Musisz taki wyczuć moment, żeby Krzysztof kleknął. Ja znowu myślałam, Krzysiek ma takie doświadczenie już z zaręczaniem się, że przecież wszystko o tym wie, że ja mu nie muszę mówić, że musi kleknąć. Ale wzruszyłem się, wiesz, nie wiedziałem już co mówić. Ale Krzysztof, jakie wielkie emocje w to. Ogromne. No. Ale skąd? No tak jak Asia powiedziała, to jakby... Ja przypuszczam, że ten pierwszy raz jest pewnie taki najbardziej tremujący, emocjonalny, ale tak trochę nie wiesz. Ale w zaręczynach to już powinieneś być karabiega. Ale no, jednak nie dałem rady. Najtrudniejszy pierwszy raz jest. Nie dałem rady. To było bardzo wzruszające i nie sądziłem, że tak emocjonalnie w tym momencie zareaguję. Nie byłem w stanie w ogóle nic powiedzieć, nie wiedziałem o co w ogóle, tylko wiedziałem, żeby ona powiedziała tak. No ale powiedziała tak i do końca roku, tak jak sobie założyłem, zaręczyłem się. Cel osiągnięty. No dobrze, ale słuchajcie, ta sytuacja, że od zaręczyn do ślubu znowu daliście sobie bardzo mało czasu. Więc to najpierw było tak, że jak my zaręczyliśmy się, to ja mówię, a jeszcze mamy czas, zobaczymy czy za rok, czy za dwa lata ten ślub, że można być długo narzeczeństwem. No nie z Krzysztofem. Na przykład mój brat chyba z 6 lat był narzeczeństwie. I najpierw tak mówię, a to na luzie, ale potem jakoś tak przyszedł styczeń, luty. Krzysztof cisnął. Nie, właśnie nie dałeś mi trochę spokój, wydaje mi się, że trochę tak jakby pozwoliło, żebym to przetrawiła. Jakoś tak, ponieważ dużo dyżurowałam w tym czasie, to jak się nic nie dzieje, jak akurat pacjenci nie przychodzą, czy akurat jest spokój, to można sobie oczywiście tam przeglądać różne strony, więc jaki człowiek jest sam, trochę można być znudzony, czyli tak musi być na stand-by'u. I zaczęłam sobie przeglądać te miejsca, może jednak, a może zobaczymy. I tak naprawdę od razu zobaczyłam to miejsce, gdzie potem mieliśmy ślub i tak mi się spodobało, mówię, a może jednak w tym roku spróbujemy. Krzysiek się mega ucieszył. Bo też to była tak, bardzo się ucieszyłem, ale to była taka dyskusja, że ja tak mówiłem, a może zrobimy obiad dla rodziny. Tak, Krzysiek chciał obiad po prostu w restauracji. Tak, że będzie miło, tak przytulnie, rodzinnie, tak dosyć kameralnie, a Asia marzyła o dobrej imprezie. Ja kocham tańczyć. Dobre połączenie. Mam, mam trochę znajomych z różnych miejsc. Z całego świata. I po prostu bardzo chciałam, żeby było jakieś takie jedno wydarzenie, które połączy tych wszystkich znajomych w takiej dobrej zabawie. Bo wiesz, na urodziny też to nie przyjadą, ale na ślub to przyjadą z całego świata. To jest okazja. I to było super, to był super, może nie, że pretekst, ale jakby super wydarzenie i super sposób na to, żeby wszyscy się spotkali. I Krzyśka przekonałam do tego, żeby jednak była ta impreza. Ona nie była jakaś wielka, ogromna. Ile bo tam było 70 osób. No nie, w sumie 80 było. Ja myślę, że potem 70 docelowo, ale może 80, już tak nie pamiętam. Ale też przesuwaliśmy ten ślub, bo miał być najpierw w czerwcu. I po pierwsze byśmy nic nie mieli gotowe, bo chyba miesiąc przed, żeśmy to przesunęli, czy półtora i po prostu nic nie było. Tak. Że chyba zaproszeń. Poza tym baliśmy się, że będą ograniczenia ilościowe z powodu COVID-u i dlatego przesunęliśmy na sierpień. I tak naprawdę to było dobrze, bo wtedy już było troszeczkę luźniej też u ciebie w pracy. Ale chyba nie chcieliście mieć zdjęć w mediach. To było dla was ważne. Dla mnie to było najważniejsze, bo ja w ogóle myślałam, że uda się tą naszą relację jeszcze nawet do ślubu i później utrzymać w tajemnicy. Więc było to dla mnie szokiem, że właśnie to wyszło już w sumie na rok przed ślubem, nie, na pół roku, na kilka miesięcy przed ślubem wyszło, że jesteśmy razem, a ja myślałam, że dopiero po ślubie się w ogóle okaże, że uda nam się to zrobić po cichu, tylko dla nas, dla najbliższych osób. Asiu, no nie z Krzysztofem. Nie, ale właściwie się prawie udało, dlatego że wszyscy nasi goście, którzy najpierw dostali Save the Date, utrzymali wszystko w tajemnicy i mimo, że potem wysłaliśmy zaproszenia do powiedzmy 80 par. Nie pisaliśmy, gdzie jest wesele, tylko chodziło o godzinę. Znaczy, przepraszam, o dzień, o datę. I właściwie to nie wyszło. Mimo, że było trochę podwykonawców, to uważamy, że także wszyscy zachowali to w tajemnicy. No ale mieliśmy taką sytuację, że jak ślub miał być w sobotę, 14 sierpnia, to dostaliśmy w czwartek wiadomość od portalu plotkarskiego, że życzymy wam wszystkiego, jak się czujecie przed waszym wydarzeniem w sobotę. Największy plotkarski portal napisał nam tego wszystkiego dobrego z okazji ślubu, jak się państwo czują przed ślubem, który już jest najbliższą sobotę. A my tak, Boże. A my mieliśmy ślub właśnie w sobotę. W sobotę. W sobotę. Tak. I teraz myślimy, co tu robić, co tu robić. Znaczy, my wcześniej już o tym myśleliśmy. Ale potem odpuściliśmy ten pomysł, bo była cisza, żeby właśnie zrobić sobie zdjęcie dzień wcześniej i wstawić, że już jest po ślubie. Więc co zrobiliśmy? Założyliśmy ten garnitur ślubny, Asia swoją sukienkę ślubną. Zeszliśmy na dół, mieszkamy w centrum Warszawy, kamienicy, na podwórze. I tam jest takie podwórko przy zielonym, że widać jakby to było gdzieś w jakimś ogrodzie. Tak. Poprosiłam moją przyjaciółkę, żeby przyjechała, bo ona dosłownie tuż obok mieszka i podeszła do nas, żeby zrobiła nam kilka zdjęć iPhone'em, żeby po prostu telefonem komórkowym. Zrobiliśmy to, wstawiliśmy nas na nasze sociale, posypały się gratulacje, poszło na portalach, że wzięliśmy ślub, że nikt o tym nie wiedział, że udało nam się to ukryć i nawet... jeszcze przed...
Tak, a my jeszcze przed i nawet ten portal tego dnia, tak? Czyli piątek wieczorem napisał, gratulujemy, no nawet najlepsi się mylą. Tak. Nawet najlepsi się mylą. A my no właśnie, ale dziękujemy. No, że dziękujemy bardzo. I słuchaj, następnego dnia zabezpieczyliśmy się także, jeżeli chodzi o ochronę i przejazd i tak dalej. Nie było nikogo. Wszyscy myśleli, że już to poszło. Że wszyscy pojechaliśmy śpią sobie na po miejsce. Imprezie. Nasi goście, totalny luz. Tak, jeszcze goście dowiedzieli się dzień wcześniej, w sobotę dowiedzieli się, w piątek dowiedzieli się wieczorem, gdzie jest w niedzielę wydarzenie, w sobotę wydarzenie. Słuchajcie, ale nie mieliście telefonów od gości na zasadzie, Jezu, my chyba pomyliliśmy datę, myśleliśmy, że to fotograf jutro. Mówił, że się przestraszył na maksa. Fotograf mówi, jak to, ja mam podpisaną umowę, a tutaj oni już są po ślubie, no zobaczyli właśnie na portalach. Biegnie do umowy, patrzy. Ale potem szukał tę umowę, czy na pewno no bo, to jest ten wiecie, dzień. Wiecie, przypuszczam, że nie obdzwoniliście 80 gości, nie, że hej, będziemy robić taką akcję. Ale ktoś do mnie chyba pisał, czy jak to z tym ślubem, czy to nie pomylone. No, ale wtedy po prostu napisałam, że nie, słuchaj, to ma być kilka właśnie kilka osób zaniepokoiło się. Właśnie. Ale nie było tak, że ktoś nie przyjechał, bo myślał, że już było. To już jakby jak coś, to z nami ktoś się tam dowiaduje. Czyli nasz ślub odbył się 14 sierpnia, tak, nie 13. I to jest prawidłowa data. Tak. Wtedy obchodzi się rocznicę. Tak. Powiedzcie mi trochę o swoich ślubnych stylizacjach, bo rozumiem, że cały ślub miał być utrzymany w takiej bardzo lekkiej konwencji. Takiej boho. Boho, takiej niewymuszonej, na luzie, tak, nastawienie na dobrą zabawę. No ale jednak to jest wyjątkowy dzień, który wymaga odpowiedniej oprawy. Na co ty się zdecydowałaś? Na dosyć prostą sukienkę, Powiem ci, że ja w ogóle myślałam, że pożyczę sukienkę z takiego miejsca w Warszawie, gdzie można wypożyczać używane różne sukienki, takie trochę właśnie boho, trochę vintage, ale najpierw zobaczyłam, a jeszcze jest taki salon gdzieś tam w Saskiej Kępie, to tylko pójdę zobaczyć. I druga sukienka, którą włożyłam z wieszaka, to po prostu ją wzięłam. Więc tak naprawdę to jeszcze potem poprzymierzałam kilka, ale w sumie to tą drugą sukienkę wzięłam bez żadnych poprawek, zmian. Ona była idealnie jak na mnie uszyta, więc tylko była doszyta halka, bo ta halka była taka do przymierzania. Więc uszyto tylko na mnie halkę, a sama sukienka była ta z wieszaka i nic więcej już nie musiałam, więc to był bardzo krótki temat. Problem był tylko z butami, bo ta sukienka była taka, że buty. Były widoczne buty. To był to temat. Nie taka długa, prawda, że może być w sumie niby cokolwiek. To są też tylko jedne ze ślubnych. To są jedne ze ślubnych, bo tych butów były w sumie 3 pary, a na końcu wylądowałam w swoich Birkenstockach, bo już tak nie mogłam. Zero waste! Żeby 3 pary butów miałam na ślub, mam taką filozofię. No właśnie, to w sumie się trochę nie zgadza. Trochę się zgadza, bo rzeczywiście z butami ale, było inaczej. Ale te buty cały czas mam. Na przykład ale to jest moja druga to para. Jest też inna filozofia. No właśnie, to jest moja druga para ślubnych, tą, którą miałam jakby już po tych pierwszych, najbardziej eleganckich butach. Miałam potem te, a na końcu jeszcze płaskie. I w sumie te płaskie mnie najbardziej obtarły, co śmieszne, z tych wszystkich 3 par. No ale cały czas jakby te buty używam na różne okazje, więc to się tłumaczy. Tłumaczy. Co z twoją stylizacją? Wyciągnąłeś stary garnitur z szafy, czy jednak to musiało być? Ja koleguję się z Rodrigo de la Garza, który także ubiera mnie do tańca z gwiazdami do poprzednich edycji. I jak mam taki moment, kiedy gdzieś muszę wyjść, coś odebrać, wiesz jak to jest w naszej branży, to czasami dzwonię Rodrigo, może to coś masz. No i Rodrigo uszył. Rzeczywiście. I w sumie przywiózł nam ten garnitur na dzień przed weselem, chyba wieczorem, bo to było tak szyte już na koniec. Ale było miło. Ale super. Jedził nas, pogadaliśmy, napiliśmy się dobrej herbaty i w sumie jakby myślę, że to wyszło bardzo dobrze. Bo napiętowaliście fejkowy wedding tego dnia. Tak, tak, to był dzień wcześniej, właśnie tak. Właściwie całe te przygotowania, to była mega przyjemność. Cała ta historia i wybór sali. Przecież wyjechaliśmy sobie na Wyspy Kanaryjskie przed ślubem i tam właśnie przez 2 tygodnie i więcej chyba, wybieraliśmy sobie nasze ulubione kawałki, żeby stworzyć playlistę. Długo zbieraliśmy, ale generalnie to było tak, że ponieważ ślub miał być 13 czerwca, no to mieliśmy 2 tygodnie wolne po ślubie w lipcu, żeby zrobić sobie, jak to się mówi, miesiąc, Boże, podróż poślubną. Podróż poślubną. No ale przez to, że przesunęliśmy ślub, to w sumie mieliśmy podróż przedślubną i potem już tylko na 4 dni gdzieś pojechaliśmy, bo... Ale jak miło, piękna opalenizna na ślubie, wypoczęte twarze. No, można ale powiedzieć, wiesz, to, te wszystkie elementy, i fotograf, i catering, i sala, i wybieranie nasz, bo playlistę stworzyliśmy z naszych ukochanych kawałków, z takich... Nikt tego nie zrobił za was. Ścieżki dźwiękowej naszego życia, wiesz, naszych ukochanych kawałków, to się bardzo sprawdziło. Tak, bardzo. To wszystko było po prostu wielką przyjemnością, wielką frajdą. Ten czas przygotowałem. Ale też niestandardowy był wasz pierwszy taniec. Tak, bo nie chcieliśmy robić pierwszego tańca, ponieważ ja powiem szczerze, ja kocham tańczyć, ale bardzo źle tańczę. I pomyślałam sobie, że... Ale kto to ocenił?
Znaczy ja widziałam się na wideo i ty to wystarczy. Ty po prostu wyrażasz więcej swoje wideo, emocje. Proszę, żeby nikt mi nic nie, wyrażasz nic mnie swoje nie kręcił. Emocje. A tanie są emocje, tak czy nie? Oczywiście, no. Że tak. Krzysiek twierdzi, że tańczy dobrze i tak ja? Zostawmy, że tak jest. Nie, Krzysiek ale to ma swój, wiesz, ja? Flagowy taniec. Przecież Ibis Dance, to jest, jeżeli to jest dobrze, to miło mi. Stwierdziliśmy, że ponieważ chcemy ten luz, taki zupełny, tak. To nas będzie spinać. I że nie jest nam to do niczego potrzebne, żeby ten pierwszy taniec nie musi tak być sztandarowo. Tak samo jak Krzysiek mnie widział w sukience milion razy, bo ze mną jeździł po buty i po dodatki, to jakby nie mieliśmy takiego, że musi być pierwszy taniec, musimy nie widzieć sukience. Tak, uznaliśmy, że chcemy wykluczyć elementy, które powodują jakąkolwiek spinkę i nerwy. A niewątpliwie występ, że musisz zatańczyć, wiesz, wejść w rytm, jest czymś, co wydaje nam się może spinać. A my chcieliśmy mieć chill, luz i po prostu miły czas. Bez żadnej spinki. Z takimi wtykami w tańcu z gwiazdami zrezygnowałeś z tańca, to jest naprawdę niesamowite. No. Ale chciałbym, jeżeli mogę, tak jak teraz się rozgadaliśmy strasznie, mam wrażenie. Strasznie się rozgadaliśmy. Fajne to jest. Dziękuję. Mówcie. Polecić wszystkim parom coś, co jest dla nas, myślę, było bardzo ważne i wzruszające, mianowicie taką przysięgę, którą sobie złożyliśmy poza protokołem. Napisaliśmy sobie z Asią, ja napisałem, co jej przysięgam, Asia, co mi przysięga. I ja na przykład, kochanie, zerkam do naszej teczki ślubnej, tak? I sobie sprawdzam, co przysięgałem i wszystko... Myślałam, że sprawdzam, co przysięgałaś i cię rozliczam. Nie, siebie i wybra się patrzę i wszystko jest tak, jak ci obiecałem. I nie wiem, jak ty odebrałaś ten moment. Tak, troszeczkę zgapiliśmy od moich znajomych, bo byliśmy tydzień wcześniej na ślubie, moje przyjaciółki, i oni mieli takie przysięgi. Stwierdziliśmy, że to jest naprawdę piękne. Bardzo nam się to podobało. Też nie mieliśmy ślubu kościelnego, tylko to był ślub cywilny, więc taki element własny trochę dodaliśmy. I ja się trochę wzruszyłam, trochę mi było ciężko skończyć. Bardzo to było, tak mi się wydaje, że ładne. W sumie nie oglądaliśmy potem tego na wideo, żeby wiedzieć, ale tak czuliśmy, że to jest fajne. Absolutnie się z wami zgadzam, że ta przysięga, szczególnie podczas ślubu cywilnego, no jest taka dosyć krótka, zwięzła, a fajnie jak doda się do tego taki swój prywatny element, to jest coś pięknego, ale naprawdę te przysięgi, które piszecie sobie wzajemnie, wzbudzają najwięcej emocji i zarówno w osobach, które po prostu mówią to sobie, ale też w gościach. To jest niesamowite. Tak, były fajne reakcje, ludzie się śmiali i cieszyli, bardzo było mieli fajnie. Mieli łzy w oczach, tak. A my to w ogóle też rozwaliło nas to, tak, strasznie emocjonalnie. Czyli to absolutnie od początku do końca był taki ślub na waszych zasadach. Tak. Tak, wszystkie zasady były nasze. Mieliśmy też zasady dobrej zabawy, które rozdawaliśmy gościom, bo my witaliśmy gości, jak wchodzili, więc nie było tego elementu, że powiedzmy panna młoda i w sukni widziana później też, tylko po prostu na wejściu każdego witaliśmy osobiście, że fajnie, że przyszedłeś na imprezę, na zabawę i dawaliśmy takie zasady dobrej zabawy. Zasady dobrej zabawy. I co tutaj jest w tych zasadach? Uwaga, przepis na udaną zabawę według Asi i Krzysztofa. 1. Nasza Karolina przechowa twój telefon. Tak. W trosce o dobrą zabawę spędźmy tę noc w gronie przyjaciół, skupiając się na tu i teraz. Telefony też potrzebują chwili oddechu. W razie nagłej potrzeby zawsze będą dostępne za jeden uśmiech. Ale jakie to ryzykowne! Bardzo nam na tym zależało, tak. Żeby nasi goście byli z nami tu i teraz, żeby odłożyli telefony i zastanawialiśmy się, jak w elegancki sposób poprosić ich o to, żeby po prostu byli z nami. Ochoczo oddawali te komórki, tak, czy różnie tak było? Tak naprawdę to trochę się też cykaliśmy. Nie wiedzieliśmy, jak to będzie odebrane, może ktoś mówił, że to jest nieeleganckie, że nie ufamy gościom i tak dalej, ale prawda jest taka, że jak jest impreza, ślub, jeszcze ludzie każdy sobie coś napije, to potem chce ze wszystkiego robić story, wszystko wstawiać, a nam właśnie chodziło o to, żebyśmy byli razem. No ale mówię ogólnie, tak jakby my tak robiliśmy, jakby, nie mówię, że tak było, tylko że jak myśleliśmy, czy tak robić, czy nie, no to jednak zapobiegawczo trochę tak stwierdziliśmy, że może jednak. Najważniejsze było, żeby byli z nami tu i teraz, żeby przeżyli nasi przyjaciele z nami ten moment i to była dobra decyzja. Zastanawialiśmy się, jak w sposób elegancki poprosić ich o to i pomyśleliśmy, że zamiast mówić na przykład przy przywitaniu, prosimy o to oddanie, że jakby telefony też muszą odpocząć i wszyscy to zrozumieli. No właśnie, ale wszyscy teraz telefonami robią zdjęcia, ale na to też mieliście tutaj swój sposób. Dwójeczka, masz ochotę na zdjęcie, poproś naszego fotografa Łukasza, zdjęcia przyślemy za kilka dni. To też fajne, bo jednak ten telefon mamy w dłoni i oprócz tego, że sprawdzamy na bieżąco wszystko, tak, co, tam w domu, co nas interesuje, to jeszcze cykamy sobie zdjęcia, non-stop zdjęcia. Więc mówiliśmy, że proszę podejść do fotografa, on wszystkim zrobi to, będzie chciał, jakie zdjęcie. Do tego jeszcze był Instax, więc można było sobie robić Instaxem, to tam chyba gdzieś... Zrób sobie czwóreczka, zrób sobie fotkę Instaxem, zachowaj ją dla siebie lub wklej do księgi gości wraz ze swoim wpisem.
To też super. A trójeczka, znajdź swoich, dobra rada. Zostaw dla nas receptę na udany związek. Wszystkie cenne wskazówki przeczytamy jeszcze dziś. Czytaliście? W końcu w sumie nie, bo taka była dobra zabawa, że nikt by nie chciał teraz tego czytać. Ale kiedyś ale ja później mam. Przejrzeliście? Tak, ja mam to wszystko i mamy takie prawdy o życiu, o co jest ważne w związkach. Chcieliśmy, żeby nasi goście podzielili się z nami. Mhm. A czy na cokolwiek ktokolwiek narzekał? Czy były jakieś wpadki, wtopy, niedociągnięcia? No jak się skończyła impreza, to usłyszałam, no to już kończymy i na to tylko słyszałam, że ktoś narzekał. To najlepszy komplement. Tak, a ja też, bo pakowaliśmy się do samochodu z tymi prezentami, a pojechaliśmy moim samochodem, którym jeździmy na co dzień. Nie mieliśmy kierowcy, ani jakiejś przystrojonej limuzyny. No i ja sam prowadziłem i tam było takie wesele obok, bo tam jest jeszcze drugie takie miejsce, druga taka stajnia. Mhm. I tak ci goście patrzyli i mówią, jak to pan młody sam wsiada za kółko, w ogóle co to za imprezka była, że słaba. U nas generalnie na stołach było tylko wino, natomiast jak ktoś się chciał napić czegoś mocniejszego, to był bar na ogrodzie i wtedy tam były czy wódka, czy drinki można było sobie, więc przez to wyszło takie trochę party, takie garden party. Krzysztof, bo ja wiem, że ty ogólnie na co dzień nie pijesz alkoholu, ale nawet nie skusiłeś się na kieliszek szampana w dniu służby. Nie, dlatego że chciałem po prostu jakby to tak przeżyć zupełnie na czysto, tak po prostu odczuwać wszystkimi zmysłami ten, nie chciałem, żeby cokolwiek mi mogło jakby zakłócić ten przestrzeń jeszcze. Jak ty sobie z tym radzisz, Asia? Natomiast nie wszyscy goście tak uważali jak ty, dlatego że bar się skończył po 4 godzinach, a miał starczyć na całą imprezę, więc po 4 godzinach dostaliśmy wiadomość, że cały bar, który miał być na całe wesele, już jakby został wypity i czy my chcemy przedłużać, czy nie. Ale ty miałaś chociaż lampkę szampana? Powiem ci, że miałam oczywiście, bo ja czasem piję alkohol, natomiast tak bardzo mi zależało na tym, żeby być z tymi gośćmi i też trochę wydawało mi się, że chociaż tak nie było, ale wydawało mi się, że make-up trwa długo, jeszcze była sesja nasza pomiędzy, a ja chciałam być z tymi ludźmi, z nimi gadać i z nimi tańczyć, więc ja w ogóle nawet nie miałam kiedy tego drinka złapać, czy jakieś wino, czy coś. Z każdym musieliśmy pogadać, bo ja chciałam, wiesz. Nawet słuchaj, przez cały ślub zjadłam tylko po tym obiedzie takim głównym, gdzie były tam, każdy siedział, to potem było to live cooking, te ciasta. Ja spróbowałam jedną tortillę, bo mi tak było żal tego czasu, że chcę tu pogadać, tam potańczyć, że w ogóle zapomniałam i o piciu, i o jedzeniu. Ale było fajne towarzystwo, tak, przyjechali ludzie właściwie z całego świata i znajomi Asi z modelingu, z Hiszpanii, ze Szwecji, z Anglii. I to było takie, to tak się do towarzystwa jakoś przenikały, było tak miło, ten ogród cały czas tak, to, z tą swoją zielenią, był to ciepły bardzo wieczór i po prostu nie chciało się kończyć tego spotkania. Wy też zadbaliście o atrakcje dla gości i między innymi przygotowaliście quiz wiedzy o was samych. Tak. Postanowiliście przetestować, czy dobrych gości zaprosiliście, czy są ostatecznie blisko. Tak, czy wiedzą o nas. Chyba Paulina Sekutierzyna chyba wygrała. Tak, Paulina wygrała. Aha. Tak. Dobra, słuchajcie, ja mam tutaj pytania z tego waszego quizu. Może państwo spróbują odpowiedzieć. Nie podpowiadaj, kochanie. Tak, to teraz nie mówcie jeszcze od razu, jaka jest dobra odpowiedź. Takie na przykład trzy wyrywkowe. Jakie to ładne. Co najbardziej lubią robić razem? A. Wspólnie trenować, B. Przytulać się, czy C. Tańczyć. Dobra, czekajcie, ja obstawię. Czyli tak, z tym tańcem to już wiem, że nie szalejecie. Ale bardzo lubimy tańczyć. Ale lubimy tańczyć, tylko bardzo. Nie takie. Ale że najbardziej, to nie wiem. Wspólnie trenować. No i tutaj bym się wahała między tym treningiem a przytulaniem. No przytulanie to jest bardzo miła rzecz. Ale trenować też lubicie razem, więc trudne bardzo były te pytania. Sport. Bo to są wszystkie trzy rzeczy, które lubicie. Ale było tam parę naprawdę zmyłkowych pytań. Poczekaj. To mnie zaciekawiło. Jaką część ciała Krzysztofa Asia lubi najbardziej? A. Brzuch, B. Biceps, C. Uśmiech. Jezek, ja bym obstawiła. No właśnie, na co byś obstawiła? Krzysiek, no kurczę, nie wiem. Obstaw odwrotnie niż myślisz. Brzuch! Tak, brawo! Naprawdę odwrotnie! Czyli brawo. Najważniejsze słuchać podpowiedzi. Dobra, czekajcie, jeszcze jakieś jedno fajne. To było zmiłkowe, co? Tak. Czekaj, zobaczę. Tam... O, może to. Co Krzysztof chciałby zmienić w Asi codziennym życiu? A, żeby nie spotykała się ze swoimi znajomymi bez niego, czyli zazdrosny. B, żeby nie brała nocnych dyżurów, czyli zazdrosny. C, żeby nie kazała mu chodzić spać o 21. No nie sądzę, że tak byś mu kazała chodzić spać o 21, chociaż to zdrowe. Chodzimy spać o 21.30, 21.00, przestawiliśmy się w związku z tym, że chcemy jakby żyć dobrze długo. Znaczy, zaczęło się od tego, że miałam dużo dyżurów, po prostu wracałam tak zmęczona, że już o 21.00 odpadałam i mówię, chodź ze mną spać, bo ja już odpadam. Czyli może... Ale jest to zdrowe. Nie chciał, żebyś brała te nocne dyżury.
A tak naprawdę chodziło o to, że nie chciał, żebym spotykała się ze swoimi znajomymi bez niego. Tak. Że zawsze jak szłam nawet z koleżankami, to Krzysiek zawsze chciał nie. być. Tak, ale bo ja lubię poznawać ale ludzi. Ale prawda jest taka, że się bardzo wszyscy zakumplowali. Tak. Teraz idziemy na przykład ja i moje Daj dwie koleżanki i Krzysiek. Tak. A tam jeszcze było ciekawe pytanie tak? o to, czego się bała. Czekaj, to chyba było na drugiej. Na tej pierwszej chyba właśnie. Co najczęściej? Czego nie udało się zmienić? Nie? Czyli to chyba... Czego się najbardziej bała Asia? Największa obawa Asi numer 3 chyba tam jest. Hmm? Największa obawa Asi przed związkiem z Krzysztofem. A. Różnica wieku. B. Rozpoznawalność. Czy C. Gdzie to mam? Lęk przed psem nicponiem. Słuchajcie, tak, ja wiem, że nie taki diabeł straszny, więc różnica wieku nie jest problemem. Rozpoznawalność, wiem, że to jest coś, co ciebie trochę peszy, prawda? Tak, tak. Z czym ty nie czujesz się do końca komfortowo, więc pewnie to bym obstawiła. Lęk przed psem. Trzeba się nic poniabać? No, a jednak. Postaw odwrotnie niż myślisz. Trzeba się nic poniobać. Tak! Brawo! Brawo! Otóż Asia się... Ja mam lęk przed... Znaczy już teraz nie mam, ale nie jakąś taką traumę miałam w dzieciństwie, że kiedyś mnie pies złapał, tak złapał mi całą rękę, jak byłam mała. I od tego czasu się panicznie boję psów. A nic poni to jest rasa bull terrier, czyli niby taka bardziej groźna niż nie. Chociaż się okazało, tak się ludzie wydaje. Chociaż się okazało, że jest drany przyłóż. Ale no, dla mnie to było najbardziej stresujące właśnie, że ten nic poń wszędzie był z nami. Ja ciągle taka czujna musiałam być, gdzie on tu jest, czy nie za blisko, tak. co zrobi. Okay, w sumie to mnie najbardziej stresowało. Ja zawsze na koniec zostawiam życzenia dla pary. Czego? Czego takiej pięknej, spełnionej, szczęśliwej, energetycznej parze na haju życzyć? Żeby to trwało. Tak, to jest też takie moje życzenie, żeby to trwało jak najdłużej, bo po prostu ja nie wiem, budzę się, patrzę na Asię i mówię, Boże, jakie mam szczęście, że jesteśmy razem, że jesteśmy parą. To, co tak mówiliśmy, zbyt piękne, że było prawdziwe, to rzeczywiście się dzieje i bardzo to szanuję. Chciałbym, żeby to było jak najdłużej. Asia mnie nieustannie fascynuje, po prostu każda chwila z Asią jest dla mnie wielką życiową frajdą, wielką. No to moi drodzy, niech ta bajka trwa. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Dzięki. Rozmawiała tak powspominać, zawsze miło takie powrót momenty. Ja tylko zapomniałam powiedzieć Izie o tym, że obejrzałam wszystkie odcinki jej programu Śluby Gwiazd, zanim wzięliśmy ślub, żeby coś sobie zobaczyć, jak w ogóle u innych było, no bo ja w sumie byłam na trzech ślubach może w naszym. I zapomniałam o tym powiedzieć, to w sumie może byłoby dla mnie miłe. A to wiecie. Cudownie było wrócić do tych emocji. Te emocje cały czas są we mnie, ale tak przypominam sobie szczegóły, jak wybieraliśmy muzykę, jak fotograf, jak DJ, no te całe historie naszych gości, telefonów, no, rodziny. Tylko zapomnieliśmy powiedzieć właśnie o tym, że naszą piosenką główną na ceremonii była Czarna Polana Kali, bo to było takie clue w ogóle wszystkiego, tak naprawdę, ta piosenka. Kiedy twój tata prowadził cię do mnie, jak czekałem z panią z urzędu, to właśnie puściliśmy tą piosenkę Czarna Polana. Ale ja tak szybko szłam z tym tatą do tego ołtarza. Biegliście prawie. Że w sumie miała lecieć cała piosenka, tak, a poleciało chyba pół tak. tylko. A piosenka ma słowa nie ma mnie bez ciebie nie ma mnie. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkujecie piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!